Cześć, tu Michał. Bawu, mała rzeczka w Wielkopolsce, niedaleko Kalisza, która swój bieg zaczyna w Koźminku, aby dalej przepłynąć przez Stawiszyn, przez Puszczę Pyzdrską, co dla mnie było najważniejsze, aby na końcu wpaść do Warty. Jako dzieciak często bywałem w Puszczy Pyzdrskiej i pamiętam Bawuj, czy Czarną Strugę, jak na nią mówią, jako mały ciek wodny o głębokości 30-60 cm. Nie było opcji, żeby przez nią przepłynąć. Teraz, jak już mam pimpaka, zacząłem się tym bardziej interesować. Po ostatnich opadach poziom wody wzrósł do 1,80 m. Takiej okazji nie można zmarnować. Namówiłem Lenkę i po południu w sobotę wybraliśmy się na spływ. Czy nam się udało przepłynąć przez Puszczę Pyzdrską pimpakiem? Zobaczcie. Dobra, zasuwamy? Jasne! Wody jest dużo. Działasz? Teraz ja siądę. Co to za mam? No musimy odpłynąć. No dobra. Chcemy. Co zdjąć? Chcę patrzeć na widoki, a nie trzymać to. Jesteśmy na rzece, która się nazywa Bawu. Bawu? No a pi- to może jest Bawu, a może Czarna Struga, bo różnie tutaj jest podawane. W każdym bądź razie jest bardzo dużo wody, bo jest 1,5 metra. A tu nigdy nie ma tyle wody. Tu prawie w ogóle. No trudno. Więc korzystamy, bo tu jest odcinek tej rzeczki, która płynie przez las. Przez Puszczę Pyzdrską. Pyzdrską, bo tam robią kruchy pyzdrowe. To nie tu, nie pyzy. Pyzdry. Pyzdry, no. O! Ty, ale tam przepłyniemy? Dobra, już jesteśmy. Tak. Ty, co tam jest? No ty nie przypomniałem. Schowaj się w ogóle, połóż się na puszczy, tak? Opuść ten dings, opuść ten dings. Powolutku, tak. Dobra, ręka już jest za. Teraz tak jeszcze. Płynęliśmy do... Nie, nie, teraz płynęliśmy do puszczy. Kiedyś marzyłem, żeby... Nie? Właśnie o to mi chodzi. Kiedyś marzyłem, żeby w takim miejscu popływać. Ja pierdacze, zobacz. Ja. Jakie? To prawdziwy raz. Ładnie, nie? Dobra, uważaj na głowę. Dobra, dobra, nie jest tak nisko. Dobra. Dobra, tak teraz ładnie. Zobacz. Przed siebie. Ja cię kręcę, Elena, zobacz tutaj. O kajakiem to byśmy przepłynęli, ale tym to nie wiem. Tam jest znowu drzewo, nie? Chyba z tej strony uda. Czekaj, zaraz zobaczymy. Spróbujemy pod tym, Lenka, się zmieścić. Ja? Pod tym? No. Nie, nie uda się. Zrobimy inaczej, Lenka. Ja mam tu wysiąść? No, trzeba będzie przejść, wiesz? Dobra. Tylko nie spadnij. Dobra. Poczekaj chwilkę. Dobra, tu rzucamy. Trzymaj to. Tu jest mokro i zimno na dole. No, bo faktycznie trochę poschodziło, wiesz? Tylko proszę się nie zrzućmy tutaj. Jeszcze na plecak mój nadepnąłeś. No, na co miałem coś, na coś? Już mam plecak, dobra, dawaj, wiosła. Weź mi to stąd, bo zobaczysz. Dobra, uważaj teraz. Trzymaj, trzymaj. Nie, no ludzie. Nie, nie, tu przejdziemy, uważaj na tyłek. Musimy się przycisnąć. Ok. Okej, okay, dobra. Ale mieliśmy przygodę. Jeszcze kawałek płyniemy, a potem faktycznie będzie pewno przerwać. Mieliśmy niezłą przygodę. Ale dostałeś. Zaraz się tu wrzucę, za jaka tu piana. Co to jest?
jest za plama? Nie wiem. Nie wiem, czy tam znowu przypłyniemy. Czekaj, czekaj. Tu i teraz to mocno będziemy, poczekaj. Mocno w to. Okej. Dobra, czekaj. Pimpak jest nawet wytrzymały. No jest wytrzymały, tylko że ciężko się nim tego manewruje, wiesz? Znowu kombinacja? No i tutaj będzie taka kombinacja na maksa. To tu już trzeba będzie chyba skończyć, wiesz? Chyba, że przyniesiesz pimpak, ja tutaj się będę. Ale z tego można spać, Lenka, wiesz? Chyba, że się zmieścimy pod tym. Zmieścimy się pod tym? Nie, nie zmieścimy się. To trzeba wysiadać chyba, wiesz? Musia. Tylko tam są pokrzywy, więc musisz ostrożnie wyjść. Dobra, okej. Okay. Już tylko założę klapki. No, dobra. No. Okej. Okay. Byle, żebyś ty przeżył. Co? Byle, żebyś ty przeżył. Okej, okay, ja jestem tutaj. A co ze mną? Okej. Okay. Tutaj lepszej. I tak mnie ugryzło. Dobra, ugryzło cię? Dobra. Kit z tym. Kit tam. Jeszcze kawałek płyniemy i koniec, nie? Ale przygoda. Zobacz, jak tu ładnie ręka. Krew ci leci. Gdzie? A, to taki tam. Aby z nami nie pojechała. Czemu? No bo się nie zmieściła? To też, ale no gdzie no? Ja tu głową, mam całą głowę no przytartą o korę, nie? Czapka jest brudna? Dziura? Zobacz. Dobra to. Zobacz tutaj. Ładnie, nie? Super. O, czekaj spokojnie. Damy radę przed. Czyli Janko. Dobra. I do przodu. Wiosna. Co? Wiosna. Dobrze wiosłuje. Tak. Dobrze. Mhm. Ona by od razu wysiadła. Od razu by wysiadła? No jak widzi tak coś takiego, to już ryzykuje od razu. Co robi? Ryzykuje, znaczy nie, że ryzykuje, tylko już wychodzi od razu z tej wody i już chce, żebyśmy zawrócili. O, znowu. Ptak tam płynie. Leci. Widzisz? Ciekawe, czy tu się chyba nie zmieścimy. Chociaż może? Ja cię kręcę. Pięknie. Chyba zrobimy jakieś zdjęcie, mamy co pokażemy. Tu jest jakiś bady. Dobra, i teraz tutaj. Okej, dobra. I teraz w tą stronę. Ale tu przejdź. Uważaj na głowę, żeby się nie było. Lenka, uważaj. Nie patrz na to, poczekaj, czekaj, czekaj. Opuść blisko. Tak jest, dobrze, tak masz mieć. Dobra, jest okej. Okay. Jest okej, okay, Lenka, dobrze. Bardzo dobrze. Już jest po. Lena, już jest po. Dobrze. No już jest okej. Okay. Drzewo w środku. Widziałaś? Grane. Tak, drzewo w środku. A tak zarosło. Tu byśmy przepłynęli zaraz, bo tu jest skrót. Tu sprawdź zaraz tutaj. Przepływa woda, widzisz? No. Jest skrót. O. Wiedziałem, że będzie pięknie, ale że aż tak, to nie wiedziałem. Naprawdę. Ja też nie. Wiedziałem, że tam tu będzie jakieś ciasto tam. Ale jak... A nora! No to jest od korzenia. Ale tu to jest, ja pierdzielę, ślicznie. No, no tylko jeszcze musimy dojść do tego, do samochodu, wiesz o tym? Nie, nie, nie. Jest chyba jeszcze ładniej, jak wtedy byliśmy pierwszy raz. No my tu nie byliśmy, Lenka. Wiem, ale tam na tej drugiej Amazon to jest piątka. Aha, to co, poproszę. O cholera, to już nie przy... Nie. Okej, okay, dobra. I zobaczymy, gdzie jesteśmy, dobra? Tu już nie popłyniemy na razie. Możemy znowu spróbować pod nim przepłynąć, co? Ale jak? No tam jest taka dziurka. Zmieścimy się? Chyba, że wejdę tutaj. 17. No, chyba się wycofujemy powoli, co Lena? No dobra. Pimpak się może odsunąć, więc uważaj na korę, delikatnie, tak jest. Dobra. Stań sobie, złap się tam, tylko nie pokrzywy, Lena, nie pokrzywy. Tutaj, tak, czekaj, okej. Okay. Jestem. Dobra, trzymaj wiosło, ja będę wszystko podawał, nie? Mhm. Czekaj. Hopsa. To jest rzeka, a droga jest równolegle tutaj, Lenusia.
tamtą stronę. Jest, tam jest droga. Trzeba przejść tutaj przez te chychy, dostać się do drogi. Drogą wrócimy na mostek i z mostku wrócimy do samochodu, tak? Dobra. Okej? Okay? Tak. To koniec? Tak. Fajnie było? Super. Będziemy tak jeździć? Pewnie. No to super. To teraz wszystko znosimy na jedno miejsce. Dobra. Tutaj się pakujemy. Dobra, wszystko mamy? Mamy. Go. Tam idziemy. Jesteśmy teraz w lesie. Przed chwilą byliśmy tam lęka, prosto. W wodzie. Musimy dojść do drogi. Przedostać, go. Idziemy. Tutaj, przewróciłem kamerkę. Chodź jeszcze raz. Jeżeli film Wam się podobał i są tam informacje dla Was istotne, zostawcie suba, polubcie film, a dla mnie to jest informacja, że warto to robić. Cześć!